Obowiązek sprzątania po psie leży na każdym właścicielu lub na osobie, która wyprowadza pupilę na spacer. Straż Miejska w Świnicy boryka się z tym tematem od wielu lat. W chwili obecnej dużo jest jeszcze zdarzeń związanych z tym, że właściciele nie reagują tak jak powinni na zachowanie swojego zwierzęcia. Niemniej jednak ulega to sukcesywnie poprawie. Z roku na rok jest coraz lepiej. Straż Miejska dysponuje kompletem uprawnień, a grzywna orzeczona przez sąd może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Strażnik w terenie może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych. Nie ma tutaj reguły uniwersalnej, która mówiłaby, że należy wstępnie kogoś pouczyć, zwrócić uwagę, a dopiero wtórnie ukarać mandatem. Zależy to od bardzo wielu czynników. Natomiast co do zasady przyjmujemy taką politykę, aby pierw dotrzeć z taką informacją, bowiem społeczeństwo często nie jest świadome, jakie te obowiązki na nim ciążą. Zadanie to jest realizowane w ciągu codziennej służby strażników. Na 14 zdarzeń, które ujawniliśmy, to znaczy wyprowadzenie zwierzęcia przez właściciela, nie odnotowaliśmy żadnego zachowania niezgodnego z przepisami. Natomiast owszem, w codziennej służbie w kolejnych dniach zdarzały się przypadki, że ujawnialiśmy te nieprawidłowe zachowania i również zostały nałożone mandaty karne. Apelujemy zatem do mieszkańców, aby sprzątali po swoich pupilach. W parkach spacerują ludzie, bawią się dzieci. Nie narażajmy ich na przykre niespodzianki.